Nazywam się Iwona Kiwacka-Majerczyk, jestem w tym momencie w zastępstwie instruktorem i kierownikiem zespołu Biało-Dunajcanie, a jednocześnie jestem jego współzałożycielem. Zespół powstał w 2004 roku z takiej oddolnej inicjatywy. Postanowiliśmy się razem zebrać. Były to wtedy dzieci i taka startująca młodzież. Zaczęliśmy nasze próby w prywatnym domu, ponieważ tak się składało, że ówczesne władze nie były nam za bardzo przychylne, więc korzystaliśmy z gościnności prywatnych osób. Całe szczęście sytuacja się zmieniła i teraz mamy pełne wsparcie ze strony gminy, ze strony GOK-u, ze strony naszego oddziału Związku Podhalan, przy którym również działamy. Zespół od 2004 roku przygotowywał wiele programów, które nawiązują do tradycji podhalańskich i sięgały kilkanaście, kilkadziesiąt lat wstecz. Z tymi programami jeździliśmy na festiwal do Żywca, na konkursy, festiwale w kraju, za granicą, ale oprócz tych programów tradycyjnych prezentujemy też tradycyjny podhalański taniec i śpiew, czyli programy są pełne żywiołu, energii, z pięknym, dwugłosowym śpiewem. Ostatnim programem, którym możemy się pochwalić, to był program Rukowanie, dzięki któremu zdobyliśmy w ubiegłym roku Złote Żywieckie Serce w Żywcu oraz Srebrną Ciupagę na festiwalu w Zakopanem. Natalka Karciarz, w zespole działam już od dziecka, od maluczkiego. Cały czas na jakichś konkursach, występach, wyjazdach. Tu jest moja siostra, ty jest zaczyna teraz w sumie niedawno, ale ty jest od dziecka tańczy, śpiewa i pielęgnuje tą tradycję. Ja od 2 roków zaczęłam w małych Biało-Dunajcanach, a teraz przeszłam do starszych. Ja też tańcę i śpiewam od małego, a w Biało-Dunajcanach jest tak od 2 roków. Ja tańcę od malucikiego, ale w Biało-Dunajcanach jest tego 3 miesięcy. Nazywam się Renata Matyga i jestem instruktorem dzieci w Białym Dunajcu. Uczę ich tańczyć i śpiewać razem ze Szymonem Waliczkiem. Chciałabym wam opowiedzieć, jak to tam jest na tych próbach. Takie maluszki, co już od 5 roków, czy tam od 4, co się by już chciały się nauczyć, no to przychodzą, co się im pokazujemy, zawsze prędzej zaśpiewają, jako zatańczą. A potem mamy taką starszą grupę, która już po prostu umie fajnie już tak tańczyć i śpiewać i można z nimi też co zrobić, takiego już na występ czy coś. Bo z tymi maluszkami no to wiadomo, że to jest, oni się dopiero uczą, ale wiadomo, że ojce lubią, jak to się pokaże na scenie, takie malutkie przyjdzie i zaśpiewa, wiadomo, że jest niewyraźnie, ale jest wyubierane piknik, wyzdają rodzice.
Ja sama chodziła do zespołu, jak miała już 7 roków. Mama nas zaprowadzała do Gminnego Ośrodka Kultury Kany Pon Jan Sikoń. Wtedy pamiętam, że do dziś boce jeszcze, jak mnie ze starej uczył tańczyć i zostało mi to do dziśka w pamięci. Ale potem my już przyszli do Iwonka, już zaczyna prowadzić ten zespół i potem my przyszli do Iwonki. I tak już zostało. I teraz ja już mam ponad 30 roków i dalej w tym zespole jestek. Mam nadzieję, że będę. Przyklaśnijcie, śmiało. Powiem wam tak, że od września, właściwie od października, trochę została ksimi sama, dosło więcej jak pół młodych osób i tak naprawdę te osoby od października trenowały ostro, chodzili na próby, prawie ze na sićkie. Gosia se wzięła szefowo, Gosia Rakwał, wzięła se urlop prawie ze macierzyński, teraz z macierzyński. Pozdrawiamy Gosię, Kansi tu była, nie wiem czy jest je. Heboj, chodź. To jest Gosia i nowy członek zespołu Franio. Gosia szefowa. I wam tak, tak co by tu były łzy radości, bo z przyjemnością się oglądało ten występ. Naprawdę, tak jak wyćwiczyłaś, ze aż ciarki na ręcach mi stoły, jak ze gwozu obzierała. Ogromne gratulacje dla tobie i młodzieży dla was, bo naprawdę dajecie sobie syćku. Naprawdę, tak jak zawsze powtarzam, wyście są niezastąpieni.